Myśmy rozpoczęli ten nowy podręcznik, Jan Chrzciciel, Przyjaciel Oblubieńca, i przerobiliśmy już te 2 tygodnie wielki w oczach Pana i tak uczynił mi Pan. I te same tytuły już powinny nas skłonić do takiej refleksji. Wielki w oczach Pana. Czasem my mamy taką tendencję, żeby patrzeć na siebie swoimi oczami, żeby patrzeć na siebie oczami tego świata. Próbujemy się komuś przypodobać, próbujemy się sobie przypodobać, próbujemy się przypodobać naszemu wyobrażeniowi. Mamy, każdy z nas coś sobie wyobraża o sobie, jaki chciałby być idealny, a tymczasem my mamy być wielcy w oczach Pana, czyli z jednej strony mamy się tacy stawać, mamy stawać się wielcy, tacy, żeby Pan Bóg w cudzysłowie był z nas zadowolony, to znaczy, żebyśmy stawali się coraz świętsi, coraz bliżsi tej świętości. Ale z drugiej strony wielcy w oczach Pana to my już jesteśmy. My już jesteśmy wielcy w oczach Pana. Pan Bóg na nas tak patrzy, jak na takie ukochane swoje dzieci, dla których przewidział wielkie rzeczy w postaci nieba, w postaci wielkich zadań, które tutaj nam powierza. Może my nie odkrywamy nieraz tych naszych zadań jako wielkie, ale ja jestem wielki w oczach Pana. I trzeba się jako ucieszyć tym, że może ja przeżywam jakąś swoją małość w tym momencie, taki może jestem przyduszony przez to życie, ale jestem wielki w oczach Pana i trzeba się tym ucieszyć. I druga rzecz, tak uczynił mi Pan, tak uczynił mi Pan, czyli widzieć Pana Boga w tym, jak On działa w moim życiu. I w tym dobrym, ale także w tych trudnych doświadczeniach. Pozwólcie, że ja będę przeplatał te treści także z treściami, które gdzieś tam ostatnio słyszałem, które mnie osobiście bardzo poruszyły, a są związane, mi się wydaje, z tą całą formacją dotyczącą Jana Chrzciciela. My chcemy, my poznajemy Jana Chrzciciela, poznajemy taką historię jego życia. Ja usłyszałem takie piękne sformułowanie, że my powinniśmy poznać historię całą swojego życia, bo wszystko ma znaczenie w tej historii. Moje pochodzenie, moje dzieciństwo, może nieraz trudne, a może piękne, może to, że to życie było takie szorstkie, decyzje, które podjąłem, może żałowałem, potem może te decyzje zmieniałem, ale to jest historia mojego życia. To jestem ja cały, z całą tą przeszłością. Nie wiemy, czy jacy bylibyśmy bez tego. Ktoś może miał naprawdę trudne doświadczenie w dzieciństwie, ale nie wiemy, jacy bylibyśmy, czy ten ktoś byłby bez tego trudnego doświadczenia. Może to sprawiło, nacierpiał się, ale sprawiło, że teraz jest dużo bardziej wrażliwy i Pan Bóg przez to działa wielkie rzeczy, bo potrafi być wrażliwy dla innych, bo potrafi być opiekuńczy, widzieć biedę tam, gdzie inni jej nie dostrzegają. I my mamy taką tendencję troszkę w tej historii naszego życia, że my chcemy pewne elementy z tej historii wyrzucić, bo są dla nas niemiłe, jeśli chodzi o wspomnienia, bo są bolesne, bo są nieraz wstydliwe dla nas, a drugie jakieś te punkty tej historii my pielęgnujemy i tym samym my zafałszowujemy troszkę historię o nas, bo wybieramy sobie to, co chcemy pamiętać, a czego nie chcemy pamiętać. Tymczasem to jest cała historia naszego życia i odkrywając historię życia Jana Chrzciciela, chcielibyśmy też odkryć historię swojego życia, ale całą, w tym trudzie, chociażby w trudzie Zachariasza i Elżbiety, którzy długo czekali na dziecko i z pewnością wiele przykrości od innych musieli znosić. W tym trudzie Jana Chrzciciela, który musiał znosić i ten trud życia na pustyni,
i chłodu, i gorąca, i takiego pożywienia skromnego. Pewnie niektórzy widzieli w nim jakiegoś dziwaka, także musiał znosić trud prześladowania, także i trud taki wewnętrzny, że inni widzieli w nim Mesjasza, a on mówi, nie, ja nim nie jestem. Więc my chcielibyśmy, odkrywając historię Jana Chrzciciela, jego życie, próbować również odkryć historię całą swojego życia i jej nie zafałszowywać. I usłyszałem też takie dwa piękne słowa, uwiarygodnić i wydobyć. I w tych naszych wszystkich refleksjach, modlitwie osobistej, czy takim rozmowie, chociażby w tej grupie dzielenia, jest to niezwykle ważne, żeby uwiarygodniać. Co to znaczy? Nieraz ktoś się dzieli, no ja miałem takie i takie doświadczenie, było mi bardzo trudno w tym momencie. A ktoś mówi, czym ty się przejmujesz? Nie daje mu pola do tego, że on się wtedy naprawdę źle czuł. A tymczasem my chcemy uwiarygodnić, tak się czułeś, współczuję ci bardzo, chcesz o tym porozmawiać. I chcę uwiarygodnić, masz prawo, żeby czuć się zraniony, nie, chociażby w dzieciństwie, masz prawo, żeby mieć jakąś ranę teraz, bo jesteś zraniony, zraniona przez współmałżonka, czy przez drugą osobę. Masz prawo tak się czuć. I masz prawo radować się pewną rzeczą, która dla innych może ktoś popatrzeć, no, ale mnie to wcale nie cieszy. Więc chcielibyśmy w naszych grupkach dzielenia się niejako uwiarygodniać, słuchać, ale pokazywać, że te odczucia, te myśli drugiej osoby są ważne, ale chcielibyśmy też uwiarygodniać się w swoim sercu, że to, co czuję, to, co myślę, to jest cenne, to jest dobre, to jest moje, nie chcielibyśmy tego jako wyprzeć. I druga to jest wydobyć, jako wypłynąć. Zobaczcie, że cała nasza formacja, ta duchowa, tak najogólniej rzecz mówiąc, to polega na tym, że ja wchodzę w głąb, żeby poznać siebie jeszcze bardziej, żeby zobaczyć Pana Boga, który działa w moim życiu jeszcze bardziej, ale potem chcę to wydobyć. I bo to ma wszystko to, co odkryłem w sobie, ma widać w moim życiu, to ma widać w moim świadectwie, w tym, jak ja to wydobywam i się dzielę z tym, z innymi. Jak coś wydobędę, to ja się tym odkryję w głębi, to ja to wydobędę na modlitwie. I teraz chcielibyśmy przez tą formację Jana Chrzciciela przechodząc, właśnie wydobywać jeszcze bardziej te różne elementy z naszego życia, różne przemyślenia, po to, żeby się nim ucieszyć, żeby nim modlić, żeby się nimi też podzielić. Ja ostatnio miałem naprawdę taką łaskę, że uczestniczyłem w kilku rozmowach, że ktoś dzielił się swoim życiem i naprawdę mi się miło słuchało. Ja dziękowałem Panu Bogu za doświadczenie tych ludzi, ale także za to, że ja mogę ich słuchać, że oni jako wydobywają to przy mnie. Więc chcielibyśmy jako wydobywać całą historię swojego życia, swojego wnętrza, ale tak stopniowo, nie wydzierając, nie odrywając, jeśli coś jest takie bolesne, tylko pewną delikatnością. I kolejna rzecz to jest ta taka odkrycie takiej tożsamości. Jan Chrzciciel tutaj, zwłaszcza ten drugi tydzień, mówił o tej tożsamości jego rodzinnej, że on jest pokolenia Izraela, ale miał konkretnych rodziców, którzy się zmagali właśnie z tą bezdzietnością, że był takim wyczekiwanym, że w konkretnym miejscu Pan Bóg przemówił do Zachariasza i Jan Chrzciciel w konkretnym miejscu żył, urodził się, działał i tak dalej. I ja też mam odkryć swoją tożsamość, swoje korzenie, skąd pochodzę, dlaczego tak akurat taki jestem, odkryć swoją tożsamość, gdzie żyję, ale mi się wydaje, że jeszcze dużo ważniejsze jest odkryć swoją tożsamość, czyli jaki ja jestem. Jaki ja jestem. To znaczy to pytanie, które Chrystus postawił, za kogo ludzie mnie uważają, to może postawmy też sobie, a za kogo ludzie mnie uważają, a za kogo ja siebie uważam, jaki ja jestem. Żeby też mieć jakiś dobry ogląd siebie, jaki jestem, jakim jestem mężem, jakim jestem żoną, jaki jestem ojcem, dziadkiem, mamą, babcią, jaką jestem emerytem i tak dalej, jakim jestem chrześcijaninem.
odkryć też tożsamość. Jestem chrześcijaninem, ale co to znaczy dla mnie? Tak konkretnie. Czy ja się tym chlubię, czy nie? Wychowałem się w takim środowisku. Czy potrafię tymi wartościami żyć i je przekazywać? I to ta tożsamość, to jest odkrycie, jaki ja jestem, ale to pójdzie jeszcze krok dalej, jaki ja jestem dla Pana Boga. Jaki ja jestem dla Pana Boga. Czyli odkryć, czy ja jestem taki wspaniałomyślny, czy ja jestem posłuszny, czy ja jestem piękny dla Pana Boga, staram się być piękny, czy jestem autentyczny, czy ja jestem szczery względem Pana Boga. Jaki ja jestem. Ta tożsamość, jeśli ktoś zatraca tożsamość, no wtedy mu jest ciężko w życiu, więc chcemy tą tożsamość jakoś tak odkryć. Módlmy się o to, żebyśmy odkrywali to, że jesteśmy wielcy w oczach Pana, żebyśmy poznali całą historię naszego życia i poznali w tym, że to wszystko uczynił mi Pan. Nie chciejmy nic tej historii przekreślać. W spotkaniu z drugim człowiekiem chciejmy, czy sobą samym, uwiarygodniać, że mam prawo tak myśleć, tak czuć, taki jestem. Dajmy się wydobywać Panu Bogu, wypływać to wszystko, co jest w środku w nas. I chciejmy odkrywać naszą tożsamość, niejako równolegle odkrywając tożsamością Jana Chrzciciela. Amen.